Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale Tarot Online. Dzisiaj wybiorę trzy karty Tarota i zobaczymy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zaglądnijmy, jakie sprawy minęły, jakie są teraz ważne i jak to się potoczy. Kochani, pomyślcie o swoich sprawach. Ja oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, byście ze mną tutaj zostali i zasubskrybujcie dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie od YouTube'a powiadomienia o moich codziennych wróżbach. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie z kciuczkiem w górę. Oczywiście zapraszam Was, kochani, na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne, które są głębsze, które są dokładniejsze, ponieważ tutaj te filmiki to oczywiście tylko wróżby kolektywne, więc musicie wybierać to, co do Was pasuje, co z Wami rezonuje. Zapraszam na wróżby prywatne. I teraz zaczynamy, kochani, co było, co jest i co będzie. Już jako temat w przełożeniu kart Tarota mamy rycerza buław. Rycerz buław to osoba zalotna, pełna charyzmy, pełna motywacji do działania, odważna i po prostu aktywna, tak? Która tutaj szuka być może jakichś romansów, jakichś podbojów, tak? Ale no, jest pełna werwy, że tak powiem, i działa, tak? Rycerz buław, osoba energiczna, oznacza to akcję, czyli coś się może u Was wydarzyć. Jest to osoba waleczna, być może taką osobę poznacie, która działa, jest dynamiczna i silna. Zmierza do swoich celów, ale również no, podbojowa, tak? Chce podbijać tutaj i być może też podboje seksualne, więc uważać, kochani, no chyba, że oczywiście czegoś takiego też szukacie. Co było? Więc było, kochani, dawanie i branie. Szóstka monet. Szóstka monet to dawanie i branie w równej mierze, równowaga, harmonia. Być może brakowało tej harmonii, być może w Waszej relacji, małżeństwie, w jakichś związkach nie było tej harmonii, nie było w równi dawania i brania, czyli w równej mierze tego brakowało, tak? Ktoś inwestował więcej. Nie zależy, czy chodzi tu o sprawy finansowe, tak? Pieniądze, czy czas, miłość, emocje, po prostu swoje działania, tak? Wszystko, co robił dla tego partnera, dla tej relacji, być może czuł się, że daje w to więcej swojej siły, energii, czasu i czuł się jakoś taki być może wykorzystany lub zmęczony. No, po prostu w Waszej przeszłości jest tutaj tematyka dawania i brania. Być może tutaj była jakaś nierówność, jakiś deficyt, jakieś problemy na tym tle, tak? Więc zobaczmy teraz, co jest na dzień dzisiejszy. Królowa Kielichów, wow. Królowa Kielichów oznacza oczywiście tutaj w tarocie osobę zakochaną, romantyczną, romansową, pełną emocji, tak? Czyli emocjonalną, dla której sprawy związku, relacji są oczywiście ważne. Jakby to nie widzieć, być może nawet najważniejsze. Jest to na pewno żywioł wody, czyli takie znaki zodiaku jak rak, skorpion, ryby lub takie ascendenty, tak? Kochani, no jest to królowa pełna romantyczności, tak? Piękna, która kocha całym sercem, więc co jest teraz sprawy miłosne, sprawy związku, romantyczności, być może flirtów, być może z tym latem jest to dla Was ważne, by spotkać nową miłość, nowego partnera, nową partnerkę na nową, piękną, romantyczną relację. No to jest na pewno teraźniejszy temat. Jeśli pytacie tutaj o pracę, sprawy zawodowe, to być może tutaj mówią te karty, że róbcie po prostu to teraz, tak, obecnie, aktualnie, co lubicie, co kochacie, co Wam sprawia przyjemność. Idźcie jakby za głosem serca w wyborze Waszej pracy, czy aktywności. No i kochani, co będzie? Wow, apogeum, słuchajcie, sukcesu, miłości, stabilizacji rodziny.
spełnienia w miłości, spełnienia w związku, w relacji. Wow, dziesiątka monet. Słuchajcie, dziesiątka monet to stabilizacja w relacji czy w małżeństwie. Dojście do końca projektu i sukces, dobrobyt. Dobrobyt zarówno finansowy, jak i emocjonalny, stabilność czy stabilizacja, związek długotrwały i silny. Słuchajcie, no również jeśli pytacie oczywiście o sukcesy zawodowe, finansowe, oczywiście karta sukcesu w każdej mierze, w każdym aspekcie, więc to, co przyjdzie do Was, jest sukcesem, jest no, cudownym tutaj pozytywnym wydarzeniem. Więc następne 3 miesiące spodziewajcie się, że wszystko ułoży się, jeśli macie troski, jeśli nie było tej harmonii, czy był brak pieniędzy, czy był brak, jakieś braki, po prostu deficyty, to nie wiem, może jeśli kogoś poznacie nowego, jeśli wejdziecie w jakąś nową relację, to będzie to spełnienie. Lub jeśli szukacie jakiejś nowej pracy, nowych pieniędzy, zarobków, tak, w tym sensie, to oczywiście też wystąpi tutaj w najbliższym czasie, 3 miesięcy sukces. Tego Wam życzę, kochani, sukces w każdym aspekcie Waszego życia. Tego również sobie życzę, czyli tego życzę nam wszystkim. I kochani, trzymam kciuki, żeby ta dzisiejsza wróżba karta Roda się nam wszystkim zrealizowała. I do usłyszenia już wkrótce.